Kilkanaście czujników od kilku tygodni monitoruje stan powietrza w Suwałkach. Dane, które prezentuje system early pozwalają nam patrzeć na to, czym oddychamy z optymizmem, ale do ideału trochę brakuje. System bezlitośnie obnaża jakość paliw, jakimi ogrzewamy nasze domy. W ciągu dnia, gdy większość z nas jest w pracy i nie dokłada do pieca, stężenie pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia w suwalskim powietrzu jest na niewielkim poziomie, ale od godziny 17 wynik są znacznie gorsze. Blokowiska ogrzewane z miejskiej sieci sieci nie trują nam powietrza, a czujniki w pobliżu komina miejskiej kotłowni też nie wskazują na zagrożenia. Najgorzej jest w rejonach miasta zabudowanych domami jednorodzinnymi. Palimy miałem węglowym. Miałem węgla kamiennego, dokładnie tak to się nazywa. Jest to sortyment M2. I na dzień dzisiejszy spalamy węglem o wartości opowej ponad 22 tysiące kJ na kilogram. Zawartości popiołu poniżej 15 w rzeczywistości. To jest poniżej 10 i zawartości siarki poniżej 0,6, tak mamy w umowie, ale to jest na poziomie 0,35-0,36%. Także jest to moim zdaniem bardzo dobry węgiel. Proces spalania węgla w takich instalacjach jak nasza odbywa się w sposób naprawdę bardzo kontrolowany, czyli pierwszą rzeczą, którą jesteśmy, na którą jesteśmy w stanie zapanować, to jest uzyskanie właściwego węgla. Jeżeli węgiel jest dobry i dobrze prowadzi się proces spalania, a my go kontrolujemy na wielu etapach, czyli na etapie kupowania węgla, jak, jak on ma parametry na etapie podawania do kotła i podawania określonej ilości powietrza do, do kotła, powoduje, powoduje, że spalamy to w sposób naprawdę bardzo prawidłowy. Najgorszej jakości powietrze wisi nad Suwałkami w godzinach wieczornych i nocnych. Jest tak nawet w okresie, gdy za oknem nie ma intensywnego mrozu. Jakość powietrza w Suwałkach w porównaniu z innymi miastami prezentuje się dobrze. Na mapie pokazującej wyniki pomiarów w kraju jest wiele miejsc, w których to, czym oddychają mieszkańcy, system kwalifikuje jako ekstremalne zagrożenie.